A propos zabaw, lubisz się bawić z córkami, bo pytam o to, bo to jest trochę w naszym kraju temat tabu rodzicielski, to znaczy no, rodzice na forum, czytając forum można takie wrażenie odnieść, że rodzice wstydzą się przyznać, że nie lubią czegoś robić z dzieckiem i na przykład, że nie lubią się bawić, nie umieją się bawić z dzieckiem. Z młodszą córką bawiłem się troszkę mniej, bo to już też miałem trochę mniej czasu, ale ze starszą córką swego czasu bawiłem się bardzo dużo. Ona też była taka, że w, za lalkami nie przepadała, a swego czasu jak dostała nawet prezenty pod choinkę, to patrzyła, o to fajna, to fajna lalka, o za to dziękuję. Była jeszcze taka malutka, koło dwóch lat oddała lalkę, nie chciała lalki, więc łatwiej mi było z nią znaleźć wspólny język, bo właśnie jakimiś klockami się bawiliśmy, czy jakieś rysowanie, czy, czy coś takiego. Młodsza już była księżniczką, więc no, był z tym troszkę kłopot i, no teraz mam sporo mniej czasu, niż miałem swego czasu, więc jest to rzadziej. Tak jak wspominałem, łatwiej nam jest na przykład właśnie zagrać na konsoli czy coś, czy rzeczy, które łatwiej już nam razem zrobić. Ale z Martą, ze starszą córką swego czasu bawiłem się bardzo dużo. A jest czegoś, czego nie lubisz robić z dzieckiem? My czasami robimy dziecku Dzień Dziecka, chociaż nazywamy to bardziej Dniem Dziecka, to jest Dzień Rodzica, no jest wieczór, mamy fajny film, nie chce mi się ciebie kąpać. Umyj zęby, i spać, wiesz. I no... Powiedzmy sobie, dziecko absorbuje ogromną ilość czasu, zwłaszcza jak jest małe, to absorbuje w zasadzie 100% czasu i nie powiem głównie, że to czas matki, bo ojciec ma ten czas, ojciec staje się potrzebny, mam wrażenie, w okolicy drugiego roku życia, kiedy naprawdę z tym dzieciakiem można coś zrobić. Wcześniej jest mama, 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 więc jakby musi być ten moment, kiedy też człowiek znajdzie chwilę czasu dla siebie, zwłaszcza kobieta. Jasne, nie dajmy się zwariować. A wziąłeś taciżyński? Nie, nie musiałem. Mam taką pracę, że jakoś tam, wiesz, dawałem sobie radę, chociaż... Z powodu że tak powiem, tacierzyńskiego, kiedy właśnie urodziła się młodsza córka, musieliśmy się na parę miesięcy przenieść do teściów, miałem mnóstwo koncertów i jakby żona już nie ogarnęłaby za bardzo dwójki, dwójki takich szkrabów, więc w ten sposób bardziej sobie wziąłem taki tacierzyński, ale tak bezpośrednio z pracy nie musiałem. Polska w rankingu takich państw, gdzie najlepiej się rodzi yy, i też najlepiej się urodzić yy, jest w samym dole. Dziwicie to? No troszeczkę nie, bo mam wrażenie, że państwo nie za wiele robi, żeby w jakiś sposób wprowadzić tą politykę prorodziną, żebyśmy chcieli mieć więcej dzieciaków. No, już próbowali mi pierwszą córkę i teraz drugą córkę wcześniej puścić do szkoły, żeby wcześniej płaciła podatki. Na szczęście im się to nie udało. Wywiniemy się z tego. Mm, już przesuwają wiek emerytalny. Te zasiłki są jakieś śmieszne, bo jakieś becikowe czy coś, ale w zasadzie to było jakieś, jakieś parę groszy. E, także nie dziwię się wcale. Wydaje mi się, że coraz więcej ludzi musi naprawdę pracować ciężko i pracować długo, żeby żyć na sensownym europejskim poziomie. I w momencie, kiedy musisz przerwać karierę, na, powiedzmy sobie nie na pół roku, tylko tam, powiedzmy, na dwa lata, no to może być to poważny problem. A tak, właśnie a propos na co wydałeś? Bo to takie ciężkie pieniądze są. Ja pamiętam, bo tyle wydatków, że gdzieś to zniknęło w ogóle kompletnie. Nawet nie pamiętam, jaka to była kwota, ale przy pierwszym dziecku wydatki są gigantyczne. Od przygotowania pokoju, przez wszystkie wózki, do samochodowej, jakieś gondolki, pierdółki, ubranek, mnóstwo i w ogóle. Także to. Obłęd. Przy drugiej córce jest łatwiej, no bo jest cała szafa ubrań, jeszcze jest na tyle mała, że, że, że nosi po Marcie ubrania, ale później się zacznie. A nie buntuje się, że musi po nosić ubrania. No właśnie na szczęście się jeszcze nie buntuje, zwłaszcza, że w Martem jak kupowane rzeczy naprawdę fajne, tak, że to był, był szczyt wszystkiego, jakby chciała się teraz buntować. A jak zostałeś tatą, to otoczenie zaczęło na ciebie jakoś inaczej reagować. Mam tu na myśli dwa typy otoczenia takich życzliwych przechodniów, życzliwych w cudzysłowie oczywiście, bo ja mam przynajmniej takie wrażenie, że jak zostajesz rodzicem, to każdy obcy człowiek y, zaczyna mieć prawo cię krytykować i otwarcie wygłaszać mm. opinie na Twój temat. Typu dziecko źle ubrane albo hałaśliwe. No to mieli szczęście. Nikt mi czegoś takiego nie powiedział, bo bym sobie go A, wypożyczył nie tak strasznie. strasznie. Nie, nikt się nie odważył. <laughs> <laughs> że była akurat dobrze ubrana, ale, <laughs> ale na szczęście nie. Starsze panie to bardziej było. Och, jaka śliczna, och, jaki skrzacik i tak dalej. To tak, to to typowe. Przechodzi się z takim mam dzieckiem i starsze panie od razu z bogostan mają. I co ty wtedy na to? Uśmiecham się pod nosem, bo to wiesz, urocze jest. No to jest. A, a to bliskie otoczenie, znajomi, nie wiem, koledzy przestali Cię zapraszać gdzieś na imprezy, bo on już strasowy. Nie, 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 absolutnie, absolutnie. Nie wiem. Ja w, w, naprawdę byłem bardzo szczęśliwy, jak, jak się Marta urodziła. Oboje z żony się bardzo szczęśliwi, także m, tutaj nie było jakiejś tragedii rodzinnej, tutaj nie było lepiej go nie zapraszać, bo coś w, w, na pełnym luzie. A jakim jesteś ojcem? Takim kanapowcem trochę, z gazetą, czy, czy taki zaangażowany? No, nie, kurczę, przyznać się czy nie? Wiesz co, no <śmiech> <śmiech> mam wrażenie, że staram się być zaangażowany. Generalnie ja sporo wymagam od moich dzieci, zwłaszcza w, w czym są starsze i, i trochę już mam spięcia ze starszą córką. Miałem wrażenie, że mam jeszcze parę lat czasu, zanim będzie miała te 12-13 lat i będzie bunt, ale, ale już się zaczyna. Nie wiem, czy Moricy byli dla mnie też surowi, ale jakoś tak, nie wiem, taki chyba jestem. I staram się być zaangażowany, ale no nie powiem, no czasem też czy ogarnia, nie ogarnia. Czy no, tak jak mówię, mam taki rodzaj pracy, że tu mnie nie ma, tu jestem, tu muszę pojechać, tu siedzę przy komputerze, tu coś robię i no i różnie to bywa. No. Czasem zrzucam obowiązki z siebie. Na żonę? Tak. Zdarza mi się, bije się w piersi. A coś cię frustruje w byciu ojcem? Nie, nie ma żadnych jakiś. Nie, mówię, drżę trochę przed tym momentem, kiedy w, obie będą w trudnym wieku, co, co, co się wtedy będzie działo i czy, i czy sobie poradzę, ale tak to nie. No właśnie, a propos tego trudnego wieku teraz y, dzieciaki mają dosyć ciężko, bo to gnębienie na Facebooku, jakieś narkotyki takie dziwne dopalacze, y, coraz wcześniej seks. Jak ty sobie masz zamiar z tym poradzić? Ha, mam zamiar poradzić sobie śpiewająco. <laughs> jak sobie poradzę, to przyznam szczerze, że nie wiem. No, jeszcze, tak jak mówię, jeszcze Facebook y, y, mnie nie dopadł w rodzinie. Czy Mam nadzieję, że te wszystkie inne rzeczy również. E, komórka już się pierwsza zaczęła, ale, tak jak mówię, no, zdziwiło mnie, że już z ośmiolatką rozmawia się, mam wrażenie, jak z, ze starszą dziewczynką. Wydawało mi się, że dopiero tam za 3-4 lata będzie coś takiego, ale. No trzeba będzie sobie jakoś radzić, no, mam nadzieję, że, że będzie chciała ze mną rozmawiać, to nie da się powiedzieć, no ja też byłem dobrym dzieckiem i w którymś momencie zaczęło się niezłe ziółko i gagatek i w jakiś sposób ta relacja z rodzicami stała się trudniejsza. I to pewnie dlatego, że ja nie chciałem rozmawiać i pewnie dlatego, że jakoś zacząłem się zmieniać i nie mogę oczekiwać, że te, teraz tak nie będzie. No, muszę być na to przygotowany. No. Mam nadzieję, że damy sobie radę. Masz wrażenie, że od kiedy jesteś sam rodzicem, to właśnie z, ze swoimi rodzicami polepszyły ci się y, jakoś relacje, łatwiej ci się z nimi rozmawia i w ogóle rozumiesz ich to znaczy Między nami bardziej. relacje były trudne bardziej w, 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 w tym momencie takim dojrzewanie i chwilkę później, kiedy zakładaliśmy zespół, kiedy, kiedy zaczęliśmy się mocno zmieniać i przestaliśmy być Akceptowani, akceptowani przez, przez część społeczeństwa, ale zdecydowanie łatwiej mi się z nimi rozmawiać, zdecydowanie łatwiej jest mi wiedzieć, dlaczego na przykład się tam nie denerwowali swego czasu. Jak... Ile trzeba wymagać od swojego dziecka? Jak to jest, a jak ona ci powie, co chcesz na przykład. Ja mówię, jak to co chcesz? Mówię, słucham tato, a nie co chcesz. Wiesz, I zaczynam sobie przypominać, jak ja byłem i co ja wyprawiałem, i przestaje się dziwić, że oni się denerwowali. A łapiesz się na tym, że mówisz tak jak oni że nigdy nie będę mówił tak jak oni, ale wiesz, jakby ktoś inny przez ciebie przemawia i to są dokładnie te same... Zdecydowanie pewne teksy. sposoby rozwiązywania problemów, przejmuję po nich, że zaczynam używać tego samego argumentu jak mój ojciec, bo wydaje mi się, że on że zadziała. Wiesz, mam nadzieję, że to są wszystko dobre rzeczy.